Wiele się teraz mówi także o Eurowizji, bo jesteśmy w takim sezonie, kiedy wybieramy nie tylko my, ale też inne państwa swoich reprezentantów. Co ty dziś myślisz o tym konkursie? Wiesz co, zawsze ten festiwal kojarzył mi się jakoś tak przaśnie, z taką dość kiepską muzyką. Słuchaj, mogę nawet powiedzieć, dlaczego zapytałem, dlaczego, co sądzisz dziś? Bo kiedyś była taka faktycznie twoja wypowiedź, że jeśli miałabym tam wystąpić, to może dla jaj i ogólnie to widzę tam więcej cyrku niż muzyki. A tak, wiem, że się ludzie tak zmieniają, było, więc... Bo tak było, ale też zauważ, że to się już powoli zaczyna zmieniać. Maneskin osiągnęli ogromną karierę, a wyszli i zrobili to, co tworzą i ludzie to pokochali, tak? Ich występ był bardzo prosty i nie potrzebował właściwie żadnych fajerwerków. Więc teraz to się zaczyna na całe szczęście zmieniać, że ludzie traktują to jako taką trampolinę, jako szansę na rozwój swojej kariery i to jest super. I uważam, że więcej właśnie takich kawałków powinno się tam prezentować, niż tego właśnie cyrku na kółkach, bo czasami to są naprawdę takie absurdalne rzeczy, że to nie wiadomo, czy to traktować poważnie, czy w jakiej kategorii, bo ani to nie jest śmieszne, ani fajne. Ja nie jestem też, wydaje mi się, odbiorcą tego festiwalu. Jeśli rzeczywiście miałabym tam kiedyś wystąpić, to jest na to szansa, oczywiście. Nigdy pod tym kątem nie pisałam utworu i wydaje mi się, że to też trzeba by było jakby napisać taką kompozycję, która by się wpisała w ten festiwal w jakiś sposób, zrobić fajne show, no ale też pokombinować między chyba trochę polskim a angielskim, żeby to jednak było takie troszkę bardziej, wiesz, żeby trafiło do większej grupy odbiorców za granicą. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taki kolejny przykład, o którym rozmawiamy, kiedy już nie możesz być tylko artystką, ale musisz też być trochę jednak, wiesz, strategiem, marketingowcem. Tak, tak. Na pewno, bo wiesz co, no jest wiele osób, które mają talent, które świetnie śpiewają, ale jednak taki festiwal oczekuje wręcz od tego artysty, żeby pokazał coś więcej, dał coś więcej, fajne show, coś takiego naprawdę, co wywoła u ludzi zachwyt, uśmiech. W Polsce odbędą się preselekcje wewnętrzne, oznacza to, że w tym roku najlepszą piosenkę wybierze komisja, której skład poznamy dopiero po werdykcie, a jedną z kandydatek, która akurat ogłosiła swoją piosenkę, jest Justyna Steczkowska. Nie wiem, czy akurat słuchałaś tej piosenki. Czy masz, jakie jest twoje zdanie na temat piosenki i samej Justyny, która chce wrócić na deski eurowizyjne? Ja w ogóle uwielbiam Justynę Steczkowską, jestem ogromną fanką od wielu, wielu lat, już od dzieciaka. Uwielbiam, jak śpiewa i uważam, że naprawdę ma wybitne umiejętności wokalne. I trzymam za nią kciuki, życzę jej powodzenia, wiesz, tak naprawdę piosenka jest przygotowana w taki sposób, żeby pasowała do tego festiwalu, robisz też tam niezłe show, no trzymam kciuki i mam nadzieję, że da czadu jak najbardziej. Dobrze, a za jakie twoje plany możemy trzymać kciuki w 2024? Oczywiście nowości muzyczne, słuchajcie, chcę ich wydać możliwie jak najwięcej, mam nadzieję, że zdążę. Ale kompilujemy to w płytkę jeszcze w tym roku, czy jeszcze daty nie są postanowione? Jeszcze nie mogę za dużo zdradzić, na pewno będzie wiele nowości, a co z tego wszystkiego wyjdzie? Przekonacie się na bieżąco, śledźcie mnie po prostu wszędzie. 11 miesięcy przed tobą, wierzymy, że się uda, wszystkiego dobrego, dzięki piękne. Dzięki.